Wiecie, mamy problem w dzisiejszych kościołach. Bo w dzisiejszych kościołach głosi się mniej więcej taką Ewangelię. Bóg stworzył świat, wszystko co na tym świecie, po czym stworzył ogród. I w tym ogrodzie postanowił, że w tym ogrodzie będzie zarządzał ogrodnik. I szóstego dnia stworzył tam ogrodnika, Adama. Z jego żebra stworzył Ewę. I do środka tego ogrodu dał im drzewo, żeby sprawdzić, czy będą posłuszni. Taką Ewangelię się głosi. No i wiadomo, co zrobiła Ewa, a za nim Adam. Zjedli z tego drzewa i Bóg się zdenerwował. Bóg zaczął się denerwować. Potem padły anioły, zaczęły współżyć z wszystkim, co na ziemi. I Bóg się bardzo zdenerwował. Był bardzo wkurzony. I zalał to wszystko wodą. 8 osób uratował. Potem z tych 8 osób ludzie zaczęli się znowu rozmnażać. Ale niestety źle się zachowywali, więc zostało nadane prawo i ludzie zaczęli łamać to prawo. Bóg się już strasznie zdenerwował. Był bardzo zły na ludzi. Tak się denerwował i denerwował. Trwało to z 1500 lat. Bardzo był już sfrustrowany, zdenerwowany na ten świat. I wtedy przyszedł do niego Jezus. Powiedział: Tato, ty nie możesz się tak zachowywać. Pozwól, że ci pomogę. Pozwól, że coś zrobimy z tym, bo jak tak będziesz dalej patrzył na ten świat, to nie będziesz w stanie być dla nich dobry. Słuchaj, tato, może wyżyjesz się na mnie. Zbij mnie na kwaśne jabłko, stłucz mnie, wyżyj się. Tata powiedział: okej. Jak go stłukł, to Jezus się go zapytał: teraz ci lepiej, tato? Tak, teraz mi lepiej. I wychodzi na to, że Bóg nie zbawił nas od grzechu, tylko zbawił naszego taty od problemów z gniewem. Jeżeli dla niektórych z was to brzmi jak bluźnierstwo, to niestety taką bluźnierczą Ewangelię serwuje się w większości kościołów. Że Jezus przyszedł i zbawił ojca od jego problemów z gniewem. Kiedy ojciec nigdy nie denerwował się, nie był zły na Jezusa. I głoszenie, wiecie, takiej Ewangelii nie jest w stanie wyprodukować wiary w naszych sercach. Nie jesteśmy w stanie w 100% zaufać Ojcu. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie Ojca i robicie złe rzeczy, upijacie się, bierzecie temu Ojcu kluczyki od samochodu bez pozwolenia. Jedziecie tym samochodem na imprezę, upijacie się do nieprzytomności, po czym jedziecie z powrotem i rozbijacie ten samochód. Przychodzicie do domu, do taty i ten tata mówi tak: okej, nie gniewam się na ciebie, kocham cię, ale jestem sprawiedliwy i ktoś musi ponieść karę. Więc bierze bejsbola, bierze twojego starszego brata i wyżywa się na nim. Do tego stopnia, że twój starszy brat
siedzi na wózku inwalidzkim. I ty potem przez całe swoje życie patrzysz na tego swojego brata. Jak się czujesz? Taka jest Ewangelia głoszona w większości kościołów. Nasz starszy brat nie siedzi tam na wózku w tych kościołach, ale wisi na krzyżu. I za każdym razem, jak ludzie na niego patrzą, to czują się potępieni, że ktoś musiał za nich umrzeć. A tu zupełnie nie o to chodzi. I wiecie, żeby to wszystko ogarnąć, musimy jak zwykle wrócić do początku, do drzewa w raju. Wiecie o tym? Co to jest za drzewo? To jest drzewo poznania. Amen. Amen. Poznania czego? Dobra i zła. I wiecie, tak ważne jest, żeby ogarnąć, co się stało zaraz na początku. Bo jeżeli nie zrozumiemy, co się stało na początku, to nie pójdziemy nigdzie do przodu. Nie zrozumiemy Ewangelii, nie zrozumiemy tego, po co przyszedł Jezus, co przyszedł naprawić. On przyszedł naprawić to, co zostało tu zepsute. Amen? Amen. Bo tu jest źródło wszelkich naszych problemów. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy w życiu, to tu jest ich źródło, na tym drzewie. Nigdzie indziej. Amen? Amen. I co tu się stało? Co tu się stało? Co tu zostało uczynione na tym drzewie? Człowiek chciał być Bogiem. Nie do końca. Ludzie tutaj zaufali diabłu na temat definicji Boga, jaką diabeł im przedstawił. Uwierzyli w jego zakłamany obraz naszego taty. Czy każdy człowiek jest stworzony na obraz Ojca. I Adam i Ewa byli stworzeni na obraz Ojca, by przez całą wieczność poznawać, jaki On jest, jaka jest Jego definicja, czym On jest. Bóg jest miłością. To nieskończoną miłością. I żeby poznawać nieskończoną miłość, musisz otrzymać nieskończone życie, życie wieczne, żeby poznawać tą miłość. Dlatego Adam i Ewa dostali nieskończone życie wieczne. Amen? Bo jedynym ich celem, to był jedyny ich cel, żeby poznawać Bożą miłość, agapę, bezinteresowną miłość. I w związku z tym, że ta miłość jest nieskończona, oni mieli nieskończone życie, bo tyle trwa poznawanie nieskończonej miłości. Amen? Amen. I niestety Adam i Ewa nie zdążyli poznać prawidłowego obrazu Boga. Bo przyszedł diabeł i zaczął im mówić, że Bóg jednak jest troszeczkę inny. Ale jaki jest Bóg? Bóg jest tylko... dobry. Amen. Bóg jest tylko dobry. Zobaczcie. Jak bogacz przyszedł do Jezusa i powiedział do Niego: nauczycielu dobry. Co mu Jezus powiedział? Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry. Tylko sam Bóg. Amen. Czyli zobaczcie, nawet Jezus o sobie nie powiedział, że jest dobry. Nawet sam Jezus nie twierdził o sobie samym, że jest dobry. Powiedział, że tylko jeden jest dobry, Bóg w niebie. I takiego Boga mieli poznawać Adam z Ewą, ale niestety wiemy, co się stało. Zobaczcie, nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani, to jest z listu Jakuba. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały wstępuje z góry do Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
Czyli Ojciec w niebie jest tylko dobry. Amen? Amen. Tylko dobry. Nie ma w nim przemiany ani cienia zmienności. Czyli nie ma w nim cienia zła. Amen? Amen. Jest tylko dobro. Jest tylko dobry, tak? Jest. Amen. Więc co tu się stało? Co się stało zaraz po poznaniu? Coś umarło. Co umarło? Co umarło? Relacja Boga z ludźmi? Ludzi z Bogiem. Tak. Relacja ludzi z Bogiem umarła. Bóg zawsze nas kochał. Zawsze nas kochał. Zawsze miał z nas relacje. Zawsze patrzył na nas jako na ukochane dzieci. Ale my przez to, że zostaliśmy okłamani przez diabła, zaczęliśmy patrzeć na Boga inaczej. I przez to nasze relacje umarły. Jest napisane w Kolosan, że w pierwszym rozdziale, że byliśmy wrogami Boga przez nasze sposoby myślenia. Czyli diabeł zasiał w nas myślenie na temat Boga, które sprawiało, że my myśleliśmy, że On jest naszym wrogiem, więc automatycznie stawaliśmy się Jego wrogiem. Amen? Amen. To jest to, co zrobił diabeł przy drzewie poznania. Dobra i zła. Co więc człowiek poznał w ogrodzie Eden? Poznał Boga jako? Dobro i zło. Jako dobrego i złego. To jest to, co się stało w Edenie. Diabeł oszukał go, że Bóg nie jest dobry, ale jest dobry i zły. Amen? To jest poznanie dobra i zła. To jest drzewo dobra i zła. Człowiek poznał Boga, obraz Boga jako dobrego i złego. Wiecie, diabeł nie przychodzi do nas. Diabeł działa zawsze tak samo, tak jak przy tym drzewie. On nie przychodzi do nas i nie mówi: jestem diabeł, czcij mnie. On przychodzi i do czystej szklanki wrzuca krople trucizny, tak? Tak, że nie zauważysz. Krople kłamstwa. I powolutku zaczyna dodawać następne. Aż w końcu budzisz się pewnego dnia. Widzisz, że twoje dzieci mają na przykład zabawki z diabłem, a ty chodzisz w koszulce z pentagramem. Nawet nie wiesz dlaczego. Diabeł to robi stopniowo, przez pokolenia. I tak samo jak działał pod drzewem poznania dobra i zła, tak działa do tej pory. Zawsze tak samo. Czyli Adam i Ewa byli stworzeni po co? By przez wieczność poznawać prawdziwy obraz Boga, tak? Jako bezinteresownej, nieskończonej, bezwarunkowej miłości. Agape. I to, co zrobił diabeł z Adamem i Ewą, którzy nie zdążyli poznać Boga jako tylko dobrego, zaczął do nich przychodzić i zaczął domalowywać różne rzeczy Bogu, tak? Zaczął rysować bohomas, że Bóg nie jest jednak taki dobry, że jest zły, że jest niecierpliwy, że jest sfrustrowany, że jest zdenerwowany na człowieka, że nie jest taki dobry. Czy Bóg aby na pewno jest taki dobry? Czy każdy z nas, każdy z was słyszy takie pytanie w swojej głowie? One pochodzą od diabła, on je zadaje od samego początku. On rysuje nam taki obraz Boga. Jak diabeł zaczął malować taki obraz, to Adam z Ewą kupili ten obraz. I to jest poznanie dobra i zła. To jest poznanie Boga jako dobrego i złego. I to, co się stało w Edenie, ciągnie się do tej pory. Wielu chrześcijan dalej nie zna prawidłowego obrazu Boga. Wielu chrześcijan
dalej się potyka o jakąś rzecz. Jeśli już nie wierzy, że wychowuje ich chorobami, to z kolei mają inne przeszkody, inne rzeczy, które diabeł im domalował. Czyli zobaczcie, Adam i Ewa zjedli, czyli poznali taki obraz Boga. Z takim obrazem Boga żyli. I wiecie, jakiego znamy Boga, jaki obraz Boga znamy, tacy sami będziemy. Dlaczego? Bo jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Czyli jeżeli znasz Boga dobrego i złego, sam będziesz dobry i zły. Amen? Amen. Póki nie poznasz prawidłowego obrazu Boga, nie będziesz jak Bóg. Chrześcijanie mówią, że znają Boga, ale znają takiego Boga. Jeżeli znają takiego Boga, który nie jest tylko dobry i nie jest tylko miłością i nie jest tylko cierpliwością i nie jest tymi wszystkimi atrybutami z hymną miłości, ale jednak jest jakiś cień w nim, który ich dyscyplinuje strachem, potępieniem i tak dalej. Jeżeli znają taki zakłamany obraz Boga, to o nich właśnie mówi Jezus, że przyjdą do Niego i powiedzą: Panie, Panie. Panie, Panie. Bo znają takiego Boga. Ale jeżeli znasz Boga, który wychowuje chorobą, który cię potępia, który cię wychowuje pasem, który cię smaga, który ciągle od ciebie coś wymaga i jest w tym wszystkim niecierpliwy, to pytanie jest takie, czy znasz prawidłowego Boga? I gdy się spotkasz z prawdziwym Jezusem, czy ten prawdziwy Jezus, którego spotkasz, powie ci: znam cię? Którego Boga znasz? Bo wielu chrześcijan usłyszy: nie znam cię. Nigdy cię nie znałem. Dlaczego? Bo poznanie Boga polega na tym, że ty poznajesz prawidłowy obraz Boga i wtedy jesteś poznany przez Niego. To się dzieje w nas, wiecie? Każdy z was codziennie rozumie, że Bóg go bardziej kocha, tak? Ale to nie jest to, że Bóg nas bardziej kocha, tylko my bardziej rozumiemy, jaki jest Bóg. Prawda? Czyli przez to, jak poznajemy Boga wewnątrz nas, wtedy ta Boża miłość w nas rośnie. Amen? Amen. Czyli każdy z nas poznaje Boga, ale już na wieki będzie się rozrastał w naszym sercu, tak? Nasze serce będzie rozciągane. Paliki naszego namiotu będą rozciągane, ponieważ poznanie wewnątrz nas Boga rośnie. A wtedy jesteśmy bardziej poznani przez Boga od wewnątrz. Amen? Amen. To się nie dzieje gdzieś na zewnątrz. Bóg nie siedzi gdzieś tam. Bóg jest w nas. On mieszka z nami. On chce z nami wieczerzać. On jest tutaj i my Go poznajemy. A On poznaje nas. Amen? Amen. Ale jeżeli poznajemy nie tego Boga, co trzeba, to możemy się minąć z tym poznaniem. I wtedy usłyszymy od prawdziwego Boga: nie znam cię. Amen? Rozumiecie? Tak. Halleluja. I gdy wiesz, znasz i wiesz, jaki jest prawidłowy obraz Boga, to wtedy również wiesz, kim ty jesteś, bo jesteś stworzony na Jego obraz. I pod drzewem poznania zginęła nasza tożsamość. Umarło to, kim jesteśmy. Wiecie, w Mateuszu 18:11 nie jest napisane, że Jezus przyszedł zbawić tych, co zginęli, ale żeby zbawić to, co zginęło.
to, czyli tożsamość, nasza tożsamość umarła pod drzewem mądrości. Zginęło to, kim jesteśmy. Umarł prawidłowy obraz Boga i przez to umarł prawidłowy obraz naszej tożsamości. Bo zaczęliśmy rozumieć, że jesteśmy dobrzy i źli. Bo tak postrzegaliśmy Ojca i ten obraz przeszedł na nas. Czyli tak naprawdę to, co przyszedł naprawić Jezus, to przyszedł przywrócić nam naszą tożsamość. To, kim jesteśmy w Chrystusie. Amen? Amen. To, kim jesteśmy w oczach naszego tatusia. Amen? To, kim jesteśmy, jesteśmy synami miłości. Bóg jest miłością, a my jesteśmy synami miłości. Jesteśmy stworzeni na ten sam obraz. I jeżeli nie poznamy Boga jako nieskończonej miłości, to nigdy nie staniemy się tacy jak On, nie będziemy nieskończenie kochać. Bezwarunkowo. Halleluja? Halleluja! Jezus przyszedł nam przywrócić obraz, prawidłowy obraz Boga i nas, czyli tego, kim jesteśmy. Nie przyszedł zbawić tych, co zginęli, ale to, co zginęło. Nasza tożsamość, wynikająca z jedności z Ojcem. Musimy teraz poznać Boga, który jest tylko dobry. Amen? Amen. Bo Bóg jest tylko dobry. Amen? Amen. I zobaczcie, jeżeli będziemy poznawać Boga jako dobrego, tak? Jako kochającego. Tylko kochającego. Nie ma w Nim cienia zmienności. A to znaczy, że On jest tylko miłością. Wiecie, w pewnym momencie mojego chrześcijaństwa doszedłem do takiego momentu, że musiałem zdecydować jedną rzecz. I myślę, że to jest ważne dla każdego z was. My musimy założyć jedną rzecz, że Bóg będzie bardziej dobry niż dzisiaj. Amen! Halleluja! Pojutrze będzie bardziej dobry niż dzisiaj. Amen! Za rok będzie bardziej dobry niż dzisiaj, my to rozumiemy. Amen. Za 10-100 lat będzie bardziej dobry niż my jesteśmy w stanie wymyśleć to w naszych galaretach. Amen. Za 1000000 lat będzie bardziej dobry niż my jesteśmy w stanie to ogarnąć. Amen. Amen. Więc musimy założyć jedną rzecz. Musimy się zgodzić z tym, że Bóg jest zawsze bardziej dobry niż my jesteśmy to w stanie pojąć naszą ciasną galaretą. Jeżeli tego nie założymy, to nie pójdziemy dalej w poznaniu z Boga. I musimy Go poznać jako bezgraniczną dobroć, nieograniczoną miłość. I Go pokochać właśnie, pokochać Go jako nieskończoną miłość, tak? Czyli jesteś w stanie ją po prostu złapać, ale tylko tyle. Musisz ją pokochać całą. Amen? Musisz ją pokochać na zapas. To się nazywa wiara. Musisz uwierzyć, że On jest większy, bardziej dobry, bardziej kochający, bardziej cierpliwy, bardziej niż to, co jesteś dzisiaj w stanie sobie wyobrazić. Amen? Jeżeli tego nie zrobisz, to nie pójdziesz dalej i nie zostaniesz poznany przez Niego. Zobaczcie, musimy poznać taki obraz Boga i takiego Boga pokochać. Jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez Niego. Dopiero gdy zaczynamy poznawać takiego Boga, który jest tylko miłością, zaczynamy być poznawani przez Niego, poznawani przez Boga. Amen? Amen! I dopóki nie znasz takiego Boga, nie będziesz przez Niego poznany. I słowo poznany, to jest to samo słowo użyte w Księdze Rodzaju. W Księdze Rodzaju 4.1. Potem Adam poznał Ewę, żonę swoją, która poczęła i urodziła Kaina. I to samo słowo jest użyte w Mateuszu 1.25. Mowa o Józefie. Nie obcował z nią,
dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus. Czyli to słowo poznany to jest ta intymna więź między tobą i ojcem. I póki ty intymnie nie, jeżeli ty intymnie nie poznasz Boga, to nie zostaniesz intymnie również przez Niego poznany. Amen? Amen! Nie zostaniesz przez Niego zacieniony. Nie zostaniesz przez Niego wypełniony swoim nasieniem. Gdy Adam poznał Ewę, czyli kiedy ją zacienił, gdy wlał w nią swoje nasienie, ona urodziła Kaina. Józef nie wlewał nasienia. Czyli konsekwencją tego, że poznajemy Boga, jest automatycznie to, że jesteśmy przez Niego poznani. Amen? Amen. I to jest to miejsce, gdy jesteś poznany przez Boga. Jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez Niego, tak? To miejsce to jest nowonarodzenie. Zobaczcie. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż co? Gdyż trwa w nim nasienie Boże. Tak nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. To jest narodzenie z Boga. Wiecie, nowonarodzenie nie jest wtedy, gdy modlimy się o kogoś o chrzest w Duchu Świętym. Nowonarodzenie jest wtedy, gdy rozumiemy, kim jesteśmy. Że jesteśmy zrodzeni z Boga, że jesteśmy jedno z Nim, że Jego nasienie mieszka w nas, że jesteśmy Jego synami, Jego dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. To jest nowonarodzenie. To, że zbawienie i nowonarodzenie dzieje się w tym samym czasie, to nie znaczy, że to są dwie te same rzeczy. Jest wielu zbawionych, ale wielu ludzi, którzy są zbawieni, nie rozumieją jeszcze, kim są. Dopiero są w procesie poznania Boga. I to słowo poznane, to jest poznawanie Taty, poznawanie Ojca, poznawanie tego, kim jesteśmy. By zostać zacienieni Jego nasieniem. I dopiero gdy intymnie poznamy Boga jako bezgraniczną miłość agapę, dopiero wtedy jesteśmy poznani przez Niego. Zradzamy się z Ducha. Co się narodziło z Ducha, Duchem jest. Jest napisane, że Bóg jest Duchem, tak? Że Bóg jest Duchem. I kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym Duchem. Jesteśmy wtedy jedno z Nim. Póki nie rozumiemy tego, kim jesteśmy, nie jesteśmy narodzeni na nowo. I to jest to miejsce, gdzie jesteś nowonarodzony. Czy zradzasz się z góry? Zobaczcie. Bóg stwarzając ten świat powiedział, że to jest dobre, a nawet bardzo dobre. Amen? Czyli zanim ktokolwiek zgrzeszył, Bóg, gdy stworzył ten świat, powiedział, że to jest dobre, a nawet bardzo dobre. I Boża miłość tak naprawdę definiuje to, co Bóg kocha. Czy On kocha coś, czy to, co On kocha, może być czymś tandetnym? Jakimś wybrakiem? Nie, absolutnie nie. To, co On stworzył, wszystko, co On stworzył, On kocha. Jest napisane, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen?
Czyli w tym, co kocha Bóg, musi być olbrzymia wartość. Zgodzicie się ze mną? Zgadza się. Czyli tak naprawdę Jego miłość jest... Jego miłość definiuje to, co On kocha. Amen? Jeżeli On stworzył ten świat i tak umiłował go, że Syna swego jednorodzonego dał, nie zrobił tego dlatego, że ten świat jest zepsuty, ale dlatego, że go kocha. Kochał go od początku. Bo Bóg kocha wartościowe rzeczy. Amen? Bóg kocha tylko wartościowe rzeczy. I zobaczcie, Bóg szóstego dnia powiedział, że to jest bardzo dobre. A nawet... Powiedział dobre, a nawet bardzo dobre, tak? Zobaczcie, jak Bóg was umiłował, jak Bóg was kocha. Tak Bóg was umiłował. Że zwyciężył. Amen? I jest napisane, że my jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Zgadza się? Amen? Amen. Okej. Zobaczcie, Jezus zrobił cuda, ale powiedział, że my będziemy robić takie same i... Większe. Zobaczcie. Czyli On był zwycięzcą, a my jesteśmy więcej niż zwycięzcami. On robił cuda, a powiedział, że my będziemy robić większe cuda. Amen? Amen. Zobaczcie. Bóg, który jest tylko dobry, amen, stworzył nas, którzy jesteśmy dobrzy, a nawet... Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zobaczcie, Bóg Ojciec jest taki, że chce, by Jego dzieci były piętro wyżej, żeby królowały w tym świecie, tak? Żeby robiły większe cuda niż On. Żeby byli więcej niż zwycięzcami. Amen? Amen. Żeby byli bardzo dobrzy. A my w Kościele ciągle z tą fałszywą pokorą uważamy, że jesteśmy niegodni. Kiedy On stwarzając Cię powiedział, kiedy tatuś stwarzając Ciebie, dobry tatuś stwarzając Ciebie powiedział, że jesteś bardzo dobry. Czy to nie jest dobra nowina? Bardzo dobra. Halleluja. A nawet bardzo dobra. Halleluja. I w tym definiuje się Boża miłość do Ciebie, że On chce zawsze więcej dla Ciebie. Zawsze jest bezinteresowny. Amen? Amen. Dopóki nie poznasz Bożej miłości, jak bardzo Bóg Cię kocha, to nie zostaniesz przez Niego poznany. I nie przypomnisz sobie tak naprawdę, gdzie jesteśmy, wybrał nas przed założeniem świata. Mamy sobie o tym przypomnieć tak naprawdę, jak bardzo On nas kocha. Amen? Amen. Jeżeli sobie tego nie przypomnimy, jak On jest dobry dla nas, to nie będziemy wiedzieć, że my jesteśmy dobrzy, a nawet bardzo dobrzy. Póki nie uświadomimy sobie tego prawdziwego oblicza Boga, jaki jest. Wtedy my nie będziemy, nigdy nie dorośniemy do tego, jaki On jest. Wiecie, to nie dzieje się przez nasze starania, żeby być jak Bóg. Jak nas religia uczy w wielu kościołach. Ty musisz teraz być taki, taki, taki i taki. Nigdy nie będziesz w stanie być taki. Dopiero będziesz taki, gdy w Królestwie Bożym wszystko jest na odwrót, tak? Chcesz być największy, musisz się uniżyć. Chcesz dostać błogosławieństwo, to musisz zacząć błogosławić, tak? Musisz najpierw siać, by rządzić. Wszystko jest na odwrót w Królestwie Bożym. I to samo się tyczy tego, jak być jak Bóg. Nie możesz być jak Bóg, póki nie poznasz, jaki jest Bóg. I po to Bóg posłał Jezusa, aby objawić nam plan stworzenia.
Wiecie, przyszedł wyrzucić to kłamstwo zasiane w nas przy drzewie poznania dobra i zła. Przyszedł wyrzucić z nas to ziarno, które zaczęło tam wyrastać, kiełkować. Myśmy w końcu porzucili mentalność sługi i przenieśli się do kochającej rodziny. Amen. Amen. I to jest przesłanie o Bożej miłości. Bóg nigdy nie zapomniał, kim nas stworzył. Nigdy o tym nie zapomniał. Jesteśmy Jego dziećmi, dokładnie takimi, jak sam Jezus Chrystus. Amen? Amen. Dokładnie jak jest Jezus Chrystus, tacy wy jesteście. Dzieło Jezusa ma nam o tym przypominać. Dzieło Jezusa nie jest naszym celem. Jak to dzisiaj Elizabeth mówiła. Krzyż nie jest naszym celem. To zmartwychwstanie jest naszym celem. Kościół się zatrzymał na krzyżu. Kościół się zatrzymał na zbawieniu. Ale to zmartwychwstanie jest naszym celem. On został zmartwychwzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. Amen? Amen. Czyli my jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego zmartwychwstanie. Na tym się powinniśmy skupiać. To powinniśmy celebrować. Nie wiszącego krzyża w kościołach. To jest kult śmierci. Tam umarł nasz grzech. My nie możemy siedzieć i patrzeć na nasz grzech wiszący na krzyżu, tylko wyjść poza to 3 dni później i patrzeć na to, co stało się z Chrystusem, tak? Tak. Poszedł, usiadł po prawicy Ojca i trzyma za nas kciuki z góry. Amen. I kibicuje nam. Amen? Amen. Mamy królować, bo jak my wchodzimy w chrześcijaństwo, to tak naprawdę stoimy w tym samym miejscu, w którym Jezus został pochwycony do góry i usiadł po prawicy Ojca. I my wchodzimy w to miejsce i kontynuujemy Jego służbę. Amen? Amen. Nasza służba jest Jego służbą, jest kontynuowaniem Jego służby. Amen? Amen. Halleluja. I wiecie, Jezus, tak naprawdę to, co Jezus zrobił na krzyżu, i 3 dni później przywraca nas do punktu przed zjedzeniem czegokolwiek z jakiegokolwiek drzewa. Amen? Amen. Stajesz tu i masz jeden cel. Tak jak Adam i Ewa. Jaki mieli cel? Poznawać miłość Boga. Amen. Na wieczność poznawać nieskończoną miłość Bożą, tak? Tak. Czyli zobaczcie, tak naprawdę jesteś przywrócony w miejsce, gdzie Adam i Ewa skończyli. I twoim jedynym celem, to jest twój jedyny cel w życiu. Nie ma innego celu w życiu dla każdego chrześcijanina. To jest jeden, jedyny cel w naszym życiu. Bo jak jest napisane, wszystko przeminie, a tylko zostanie co? Miłość. Amen? Czyli zobaczcie, jeżeli nawet wszystko przeminie, to co będziemy dalej poznawać? Miłość. Miłość Bożą, amen? Nieskończoną miłość agapę, tak? Tak. Czyli zobaczcie, stajecie tu przed tym, zanim cokolwiek się stało i zbabrało. Stajecie tutaj i macie jeden cel. Poznawać już na wieki miłość Bożą. I co dostajecie, by ją poznawać na wieki? Życie wieczne jest potrzebne do tego, żeby ją poznawać na wieki. Amen? Amen. Dlatego dostajemy życie wieczne. To jest skutek uboczny. Życie wieczne jest skutkiem ubocznym. Sorry, ludzie. To nie jest nasz cel. Życie wieczne jest skutkiem ubocznym. Bo teraz już na wieki mamy poznawać nieskończoną, bezinteresowną, bezwarunkową miłość. Agapę! Amen? Amen. Coś tu cicho. Okej, okay, ale Adam i Ewa, jak wiemy, nie zdążyli jej poznać, tak? Ale my jesteśmy przywróceni, zbawieni i mamy życie wieczne, by na wieki poznawać Boga, Jego prawidłowy obraz, nie ten zakłamany. Jedynym celem człowieka jest poznawać Boga. To jest jedyny cel wasz. Macie tu trafiać. Amen? Amen. Macie poznawać agapę. Amen? Amen? Tylko i wyłącznie tu celować. Amen? Amen. To jest wasz jedyny cel. Bezinteresowną, poznawać bezinteresowną, bezgraniczną, bezwarunkową miłość agapę.
To jest cel każdego jednego człowieka. I tak naprawdę dobra nowina jest mówieniem o tym innym ludziom, że mają tylko jeden cel w życiu. I zdarzają się teraz tacy chrześcijanie, którzy już rozumieją, że mają poznawać agapę i to jest ich jedyny cel. I takim obrazem takiej chrześcijanki jest Maria, tak? Która siedziała pod tymi stopami Jezusa i chciała poznawać tylko miłość, nie chciała nic zrobić. I Marta, która biegała wszędzie i nie miała czasu, żeby poznawać, bo ciągle coś chciała zrobić dla Boga. Amen? Dla Jezusa. My mamy jeden cel. Agapę. Poznawać już na wieki miłość agapę. A z tego już będzie wynikało wszystko inne. Amen? Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Amen! Alleluja! Amen! Te wszystkie uczynki, które są dla nas przygotowane przed założeniem świata, mają wypływać z czego? Miłości. Z agapę! Nie mają wypływać... Dzisiaj coś zrobię dla Pana. To będzie coś wielkiego. Nie. Masz trwać w miłości, poznawać miłość, poznawać jaki jest Tata, poznawać Jego nieskończoną miłość i wtedy Twoje serce zacznie się upodabniać do Niego i również zaczniesz czuć bezinteresowną miłość i zaczniesz ją okazywać innym. Amen? Tak to działa. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować miłości. Mamy ją przynosić, tak? Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc produkowali? Nie. Abyście owoc wydawali. A żeby wydawać owoc, trzeba go poznać. To jest owoc miłości. Agapa, bezinteresowna miłość. Amen. Tak, Panie. Halleluja. Czyli zbawienie to jest życie wieczne, tak? Zbawienie równa się życie wieczne. Bo tak naprawdę... Stajesz do tego miejsca tutaj i masz życie wieczne, czyli jesteś zbawiony od tego wszystkiego, co stało się po drzewie, tak? Potem były tablice, inne rzeczy, ty jesteś od tego zbawiony i to się nazywa zbawienie. Czyli jesteś załatwione, to jest postawione, jesteś przed drzewem poznanym dobra i zła. Jako Boga dobrego i złego. I teraz masz poznawać Boga tylko dobrego. Amen? Amen. I dostajesz do tego gratisowo życie wieczne. Halleluja! Jaki luz. Jak wierzysz, to skutkiem ubocznym jest życie wieczne. I spokojnie możesz sobie teraz na wieki poznawać Bożą miłość. Czy to nie jest dobra nowina? To jest najlepsza, jaką słyszałem. Amen. I to jest twój jedyny cel. A niewiara. Niewiara to co? Niewiara to chybienie celu. Niewiara to jest chybienie celu. To jest grzech nowego przymierza. Jedynym grzechem Nowego Przymierza jest chybienie celu, czyli niewiara. Niewiara w to, że Bóg jest tylko miłością, Bóg jest tylko dobry, Bóg jest tylko cierpliwy. To jest niewiara. Jeżeli nie chcemy poznać Boga jako dobrego, jako nieskończoną dobrość, nieskończoną miłość, to będzie zawsze chybienie celu. I co? Zobaczcie, grzech, niewiara prowadzi do śmierci. Amen? A sprawiedliwy z wiary żyć będzie, z celowania w miłość agapę, w poznawaniu tego, jaki jest Tata. Niewiara zobaczcie, jak się skończyła niewiara dla Adama i Ewy. Tak naprawdę to, co się stało pod drzewem poznania dobra i zła. Co się tam stało? Przyszedł grzech na świat. Co było tym grzechem? Niewiara była tym grzechem. Niewiara w Boga Ojca. Boga jako dobrego. I tak naprawdę ta niewiara
To jest ten jedyny grzech tego świata. Jezus powiedział, jak przyjdzie pocieszyciel, to przekona świat o grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. Nie uwierzyli w mój prawidłowy obraz. Nie uwierzyli w to, że jestem tylko miłością, że jestem tylko dobry. To jest jedyny grzech tego świata, niewiara. Że nie ma czegoś takiego jak ewolucja. Jedyna rzecz, jaka ewoluowała na tym świecie, to właśnie grzech. Z niewiary wynikają wszystkie inne definicje grzechu, jakie możesz sobie wyobrazić, jakie się rozmnożyło przez prawo Mojżesza. Prawo Mojżesza tak naprawdę było po to, żeby poznać grzech, czyli poznać niewiarę. Bo z tej niewiary powstały wszystkie przerozmaite definicje grzechu, jakie możesz sobie wyobrazić. Od polucji nocnych, które już są grzechem, do zbierania chrztów w szabat i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę korzeniem wszelkiego grzechu jest niewiara, czyli chybienie celu, czyli niewiara w to, że Bóg jest tylko miłością, że jest tylko dobry. Halleluja. Człowiek, Adam, został okłamany na temat tego, jaki jest Bóg. I przez wiarę w to kłamstwo właśnie wpadł w grzech. To jest chybienie celu. Niewiara równa się chybienie celu, równa się śmierć. Tak? Niewiara kończyła się śmiercią dla każdego człowieka. Chybienie celu kończy się śmiercią. Jeżeli chybiasz w agapę, nie masz życia wiecznego. Agapę łączy się z życiem, bo agapę jest nieskończona, więc musisz mieć życie wieczne, żeby je nieskończenie poznawać. To idzie zawsze w parze. Jeżeli nie wierzyłeś, póki nie poznałeś Jezusa i tego, co zrobił dla ciebie, nie miałeś pojęcia o agapę. Myślałeś, że kochasz, ale to była ludzka, demoniczna miłość. Byłeś tu. Kończyło się to zawsze śmiercią. Amen? Amen? Oddzieleniem od Boga, czyli od miłości. Bóg jest miłością. Czyli jeżeli chybiasz celu, to jesteś oddzielony od miłości, czyli oddzielony od Boga. Grzech, niewiara oddziela cię od Boga. Amen? Amen. Grzech oddziela cię od Boga. Niewiara oddziela cię od agape. Amen? Amen. Agape równa się Bóg. Zgadza się. Bóg jest miłością. Halleluja. Okej. Okay. Lecimy dalej. I zobaczcie, człowiek przestał ufać Bogu. Przestał ufać Bogu. Pod drzewem mądrości człowiek przestał ufać Bogu i jego system wierzeń się zablokował, tak? Bo nie wierzył już, że Bóg jest tylko dobry. Bo obraz, który mu diabeł wcisnął, przedstawiał inny obraz Boga, w to człowiek uwierzył. Zaczął się bać Boga. Zaczął go unikać. Zaczął się chować. Zobaczył, że jest nagi, czyli nie był odziany w jego sprawiedliwość, Bożą sprawiedliwość. Utracił Bożą chwałę. Jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Właśnie poznanie Boga jako dobrego jest poznaniem chwały Bożej. Jeżeli poznajemy Boga dobrego i złego, jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. Amen? Ale wiecie, Bóg oczyścił nas, obmył nas z tego grzechu. Z grzechu niewiary. Bóg tak naprawdę oczyścił nas z grzechu niewiary. Jak to zrobił? Zobaczcie. Jezus wszedł na ziemię i stał się jednym z nas. Jest napisane, że Bóg, że Jezus stał się człowiekiem na zawsze. I to jest wiadomość dla każdego z nas. Znaczy, Jezus stał się człowiekiem. Jako człowiek postanowił, że będzie żył na tym świecie. Że nie będzie się różnił niczym od nas. Żeby nam pokazać, jak my możemy żyć. Pokazał nam, jaki jest naprawdę tata. Tak naprawdę Jezus przyszedł i nie pokazał nam, jaki jest Jezus. Nie pokazał nam, jaki jest On sam. Tak?
Prawdopodobnie jak przyjdzie drugi raz, to pokaże swoje oblicze. Ale gdy przyszedł, powiedział, że nie ja, nie moja wola, nie ja tu jestem, ale Ojciec, tak? Tak, amen. Masz tu tą bluzę może z rozpinałą? Bo wiecie, to jest tak, że... Jaki za rekwizyt? W kościołach ciągle się nam głosi taką Ewangelię, że mamy poznawać, że mamy naśladować Jezusa, który żył świętym życiem i potem umarł na krzyżu. I chrześcijanie nie wiedzą, jak to robić, nie wiedzą, jak naśladować takiego Jezusa. To rodzi problemy, bo wiecie, prawdziwa Ewangelia jest taka, że Jezus nie umarł na krzyżu. Jezus umarł po wyjściu z Jordanu. Jezus, gdy wyszedł z Jordanu, tata powiedział do niego: Tyś jest syn mój umiłowany. Jezus umarł dla siebie. Zumarł dla swojej woli, amen. Nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje. Umarł dla swoich przyjemności, dla swoich korzyści, dla wszystkiego, co wynikało z Jego potrzeb. Nic, co było ważne dla Niego, już nie było ważne. On umarł dla siebie. I w tym momencie Bóg Ojciec odział się w Niego. Bóg, sam Ojciec, odział się w Jezusa. I nigdzie nie jest napisane, że Chrystus świat ze sobą pojednał. Ale Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Amen! Aleluja! Tak, właśnie. Jezusa nie było tam. Jezusa tam nie było. Elizabeth wczoraj się pytała, kto to jest Jezus i kto to jest Chrystus. Jezus to jest człowiek jak każdy z nas, który umarł dla siebie po chrzcie. A Chrystus w nim. Zamieszkał Chrystus, czyli namaszczenie, czyli Duch samego Ojca. Amen? Amen. Duch samego Ojca zamieszkał w nim. Bóg w Chrystusie, czyli Bóg Ojciec w tym namaszczeniu, w Duchu Świętym, który zamieszkał w Chrystusie, który jest już, nie żyje dla siebie, tak? Bóg w Chrystusie w nim zamieszkał. I pojednał świat ze sobą, nie zaliczając im upadków. I gdy w momencie, gdy Ty wychodzisz ze swojego Jordanu, masz zdechnąć dla siebie. Amen! Alleluja. Masz umrzeć dla siebie. Nie ma już Ciebie. I wtedy Ojciec, namaszczenie, Chrystus odziewa się w Ciebie. I tak jak Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im upadków, teraz nam dał służbę pojednania, jakby Bóg w nas napominał innych: pojednajcie się ze mną, macie pokój ze mną. Amen? To jest wasza służba. Nie ma już was.
Wy macie nie żyć. Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Amen. To jest Ewangelia. To jest dobra nowina. Amen. Macie być taką szmatą. Niczym. Chrystus w was ma żyć. Pełnią życia. Amen. Amen. Dzięki. Będę miał nowe ciało. Czyli w ten sposób Jezus oczyścił nas z grzechu niewiary, tak? Grzechu niewiary w to, jaki jest Ojciec. Bo póki nie przyszedł Jezus, to co? Boga nikt, nigdy nie widział. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Zobaczcie, nikt nigdy Ojca nie widział. Nikt. Nikt i nigdy. Czyli nie widział Go ani Mojżesz, nie widział Go ani Abraham, ani Adam, ani Dawid. Nikt nigdy. Nikt nigdy Go nie widział. I dopiero gdy przyszedł Jezus Chrystus, ten dopiero pokazał Tatę dokładnie takiego, jakim On jest. Czyli jeżeli czytacie jakiekolwiek rzeczy w Starym Testamencie, to musicie je czytać przez okulary Nowego Testamentu i tego, jaki jest Jezus. Jeżeli coś nie przystaje do tego obrazu, to znaczy, że ten ktoś, kto go opisuje, nie znał prawidłowego obrazu i mógł subiektywnie coś do tego dodać. Amen? Więc jeżeli Boga nikt nigdy nie widział, a jednorodzony Syn przyszedł Go objawić, to mamy patrzeć tylko i wyłącznie na Jezusa. Jeżeli coś nie przystaje do tego obrazu, jeżeli coś nie pasuje, to znaczy, że to nie jest Bóg. Bóg jest tylko taki, jak Jezus Chrystus. Amen? Amen! Halleluja. Czyli dopiero Jezus przyszedł nam pokazać prawidłowy, nieskazitelny, czysty, święty, dobry obraz Boga. Amen? Boga, który jest miłością. Zobaczcie, kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Zobaczcie to, myśmy poznali. Jan tu pisze, że oni poznali. Poznali Boga jako miłość. I uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Amen. Bóg trwa w tobie, gdy poznajesz, że On jest tylko i wyłącznie miłością. Amen. Amen. Jeżeli poznajesz Boga, który jest kocha i trochę nie kocha, to znaczy, że Bóg nie trwa w tobie. Amen. To nie ten Bóg trwa w tobie. Musisz poznawać Boga, który jest tylko miłością. Amen. Amen. Jeśli kto miłuje Boga, jest poznany przez Niego. Halleluja. Czyli zobaczcie, Bóg jest miłością. Bóg równa się miłość, tak? Jak poznasz tą miłość, to jesteś poznany przez Niego. Amen? Bóg to miłość. Czyli zobaczcie, jakiego Boga macie poznawać? To jest hymn o miłości. Jeżeli Bóg jest miłością, jeżeli Bóg równa się miłość, to zobaczcie, jakiego Boga musicie poznawać. Bóg jest cierpliwy. Bóg jest łaskawy. Bóg nie zazdrości. Bóg nie szuka poklasku. Bóg nie unosi się pychą. Bóg nie dopuszcza się bez wstydu. Bóg nie szuka swego. Bóg nie unosi się gniewem. Bóg nie pamięta złego. Amen. Bóg nie cieszy się z niesprawiedliwości. Bóg współweseli się z prawdą. Bóg wszystko znosi. Bóg wszystkiemu wierzy. Bóg we wszystkim pokłada nadzieję. Bóg wszystko przetrzyma. Bóg nigdy nie ustaje. Amen. Takiego musicie poznawać Boga. Tylko taki jest Bóg. To jest prawdziwy obraz Boga. Amen. Amen. I dlatego
To jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, który będziemy poznawać wieczność. Amen? Amen. Zobaczcie, jakie to jest w tych czterech wersetach, ile już jest treści, a ile stoi za tą treścią, którą będziemy poznawać na wieki. Jeżeli będziecie poznawać takiego Boga, będziecie żyli w komforcie i w odpocznieniu. Amen? Znaczy, to jest taki inkubator, w którym jesteście w stanie wzrastać jako chrześcijanie. Wielu chrześcijan w kościołach jest wiecznie niemowlakami. Dlaczego? Bo nie zna takiego Boga. Dopiero gdy poznajesz takiego Boga, jesteś zamknięty w inkubatorze bezinteresownej miłości. Tam możesz wzrastać. Tam możesz wzrastać. To jest mleko, które musisz pić, żeby rosnąć, żeby dojrzewać, żeby stać się Synem Bożym. Ale jeżeli ktoś cię przekona, zobaczcie, jeżeli cię ktoś przekona, że Bóg jest niecierpliwy, tak? Że Bóg nie ma łaski dla ciebie aż tyle, że Bóg strzela focha. Ciekawe, jak to przetłumaczysz. Że Bóg się gniewa. Tak? Że pamięta złe rzeczy. W wielu kościołach takiego Boga się przedstawia. Ale to jest Bóg spod drzewa dobra i zła. My mamy poznawać takiego Boga, żeby od Niego usłyszeć: znam Cię. Amen? Amen. Ale jeżeli znasz takiego Boga, który jest niecierpliwy, który unosi się gniewem, który pamięta złe rzeczy, to twoja wiara, zaufanie zostanie zablokowana. Tak? Jak Adama i Ewy. Staniesz zablokowany i przestaniesz być jedno z Nim. Będziesz od Niego oddzielony. Ciągle będziesz od Niego oddzielony. Poznając Boga jako nieskończoną miłość, wtedy stajemy się jedno z Nim. Nie ma już oddzielenia, nie ma tego muru nieprzyjaźni. No, ale Adam i Ewa zostali okłamani w ogrodzie Eden, właśnie zostało to przerysowane, i wpadli w grzech, czyli w niewiarę. Wpadli w niewiarę i ta relacja się zablokowała, tak? Z tej strony zawsze płynęła ta miłość, niecierpliwość i tak dalej. Ale tu to zostało zablokowane. I to jest ten werset z Kolosan. Byliśmy niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia. Zobaczcie, my byliśmy, nie Bóg był naszym wrogiem, to my byliśmy Jego wrogiem, bo mieliśmy złe myśli wtłoczone przez diabła na temat naszego tatusia kochającego. I kupiliśmy te kłamstwa niestety. I wielu chrześcijan dalej te kłamstwa tkwią. Ale teraz przychodzi taki czas do kościoła. Przychodzi poznanie tego, jaki jest tata. Przychodzi objawienie agape. Przychodzi objawienie bezinteresownej miłości. I musimy zacząć odrzucać wszystko, co tu zakłócało. Aby znać czysty obraz Boga. Aby już nigdy więcej nie być ani nie mieć cienia wątpliwości. Żeby nigdy więcej nie być wrogami tatusia. Amen? Amen. Musimy go poznać jako idealnego, dobrego, wspaniałego tatę. Halleluja! Halleluja! Amen! I musimy wierzyć w takiego Boga. Boga, który jest cierpliwy, łaskawy, nie zazdrości i tak dalej, i tak dalej. Bóg jest miłością i takiego Boga musimy poznawać. Które są tak nieograniczone, tak niepojęte i tak bardzo nieskończone, że będziemy mieć całą wieczność, żeby je zgłębiać. I to ma być nasz jedyny cel naszego życia. Na wieczność zgłębiać miłość agape. Nie chybiać już więcej celu. Diabeł zawsze do nas będzie gadał. On kłapie dziobem non-stop. I on zazwyczaj mówi w pierwszej osobie liczby pojedynczej. I chce podważyć to. On to zawsze chce podważyć. On chce,
żebyśmy chybiali celu, żebyśmy nie poznali taty jako dobrego i złego. Robi to samo już prawie 6000 lat. I niewiara to jest jedyny grzech tego świata. To ten grzech, wiecie, to niewiara popchnęła Kaina do zabicia Abla. To ten grzech był przyczyną tego, że nikt nie wszedł na arkę, chociaż Noe 120 lat mówił, że będzie padać. 120 lat i mówił, że będzie padać. Nikt nie wierzył, że będzie padać. Ten sam grzech, ta sama niewiara spowodowała, że Izraelici woleli dwie zimne tablice niż gorące serce taty. Woleli polegać na dwóch zimnych tablicach niż zwrócić się do miłości Agape. Ta sama niewiara spowodowała, że chcieli prawo. Ale prawo weszło niestety po to, aby przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Czyli to jest to miejsce, o którym mówiłem wcześniej, że grzech ewoluował, tak? Niewiara. Prawo weszło niestety po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Czyli niewiara jeszcze bardziej się wzmogła. Żeby została rozmnożona definicja grzechu. Żeby już wszystko potem nazywać grzechem. Zaczęto grzechem definiować wszystko dookoła. Wszelkie zachowanie. Wiecie, prawo zostało nadane i przestępstwo się jeszcze bardziej wzmogło do tego stopnia, że człowiek zaczął mieć obsesję na punkcie grzechu. I diabeł uwielbia, jak chrześcijanie wszystko już nazywają grzechem. Nawet coś, co nie jest grzechem, nazywają grzechem. I to jest właśnie oszustwo grzechu. To jest właśnie oszustwo grzechu. Zobaczcie. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca czego? Niewiary. Niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie. Aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Tak naprawdę niewiara jest jedynym grzechem. Jeżeli nie zrozumiemy definicji grzechu spod drzewa mądrości, to wszystko będziemy definiować grzechem. W Nowym Przymierzu jest tylko jeden grzech. Grzech niewiary w to, co zrobił dla ciebie Jezus. Jezus, umierając na krzyżu i zmartwychwstając, przywrócił cię z powrotem przed drzewo dobra i zła. Ten cały okres między drzewem do krzyża nie jest dla ciebie. Nie dotyczy cię. Ta cała historia grzechu. Bóg zgładził grzech. Jezus Chrystus, jest napisane, że Ojciec tego, który nie znał grzechu, uczynił za nas grzechem, tak? Czyli Jezus Chrystus tak naprawdę stał się grzechem. I ten grzech został przybity do krzyża. Cały twój grzech został przybity do krzyża. Amen. Czyli innymi słowy, jest napisane, że jak grzech przez jednego wszedł na świat, tak? Czyli zobaczcie, jak niewiara weszła przez jednego człowieka na świat, tak przez jednego człowieka przyszło usprawiedliwienie na wielu. Czyli Jezus Chrystus, ten, który nie znał grzechu, Jezus Chrystus, ten, który nie znał niewiary. Dlaczego nie znał niewiary? Bo znał prawidłowy obraz Boga. Jako jedyny z nas wszystkich znał prawidłowy obraz Boga, który jest tylko miłością. Więc doskonale wierzył. Nie mógł nie wierzyć. To było niemożliwe. Był człowiekiem, który nie mógł grzeszyć, czyli nie mógł nie wierzyć. Amen.
Cały grzech tego świata, cała niewiara tego świata zeszła na tego jednego człowieka i ten człowiek umarł na krzyżu. Ta niewiara umarła na krzyżu. A trzy dni później już nie grzech zmartwychwstał, już nie niewiara zmartwychwstała, ale zmartwychwstała twoja wiara ku temu, że możesz wrócić z powrotem przed drzewo dobra i zła. Możesz zacząć na nowo życie z Bogiem, poznając Go, poznając Jego miłość. Amen? Amen. Amen. Czyli my mamy odrzucić wszelki ciężar i grzech. Mamy odrzucić wszelką niewiarę. Mamy odrzucić wszystko, co nas usiedla. Mamy biec w tym wyścigu za Ojcem, tak? Mamy Mu po prostu zaufać. Zaufać, że jutro, pojutrze, za rok, za 100 lat On i tak będzie bardziej dobry niż dziś. Będzie więcej miłości w Nim, niż my to dzisiaj jesteśmy w stanie zrozumieć swoim ciasnym umysłem. On jest tylko dobry. Jest tylko jeden grzech. Grzech niewiary. Zobaczcie, do czasu przyjścia wiary. Wiara, czyli to, co umarło pod drzewem mądrości. Do czasu przyjścia wiary Chrystusa, Jezusa. Byliśmy poddani pod straż prawa, które grzech naliczało. I trzymani w zamknięciu, aż do objawienia się wiary Chrystusa. Amen? Tym sposobem prawo, tablice, stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Czyli On, umierając na krzyżu, nas nie usprawiedliwia. On zmartwychwstając. Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I wtedy rodzi się nasza wiara. Tak naprawdę, gdy On zmartwychwstał, rodzi się nasza wiara. Bo my, patrząc na to, co się stało, po prostu zaczynamy wierzyć. Nasz duch zaczyna wierzyć. Wierzymy dzięki przemożnej sile Jego, tak? Ten duch zaczyna w nas pracować. I to jest Jego praca, Jego wiara, nie nasza. Amen? I to nas usprawiedliwia. Usprawiedliwia nas Jego wiara. Z łaski przez wiarę jesteśmy usprawiedliwieni. Halleluja. I wiara to jest usprawiedliwienie z grzechu. Wiara w co? Wiara w bezgraniczną, nieskończoną, bezinteresowną miłość, jaką Bóg ma dla nas. Amen. I to jest jedyny grzech Nowego Przymierza. On zaś, gdy przyjdzie, mowa tutaj o Duchu Świętym, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą. Nie wierzą we mnie. Ludzie dalej nie wierzą w to, co zrobił Jezus dla nich. To jest jedyny grzech Nowego Przymierza. Grzechem jest niewiara w to, jak bardzo bezinteresownie, bezkrytycznie, bezwarunkowo, bezgraniczne, nieskończenie Bóg Cię kocha. Czyli jeżeli Boga nikt nigdy nie widział, a tylko jednorodzony Syn objawił Go, to co, o co tu chodzi? Zobaczcie, nikt nigdy Ojca nie widział. Czyli jeżeli nikt nigdy Ojca nie widział, to tak naprawdę nikt nigdy Ojca nie poznał, tak? Ale jednorodzony Syn Go znał i wiedział, jak Ojciec Jego i nas kocha. Dlatego przyszedł, żeby nam to pokazać. I pokazywał to na każdym kroku przez 3,5 roku swojej służby. Pokazywał, jak Ojciec nas kocha, że przychodzi do każdej osoby i ją podnosi, że przychodzi do każdej osoby, która chce być uzdrawiana i ją uzdrawia. Przychodzi przez wioskę i mimo tego, że bracia, że uczniowie chcieli rzucić ogień, on mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Duch Ojca wcale taki nie jest, żeby rzucać ogień. Czyli on przyszedł i negował to wszystko, co było, co nie było prawdziwym obliczem Boga, było opisem w Starym Testamencie na jego temat. On mówił, jaki jest tata. On pokazywał, jaki jest tata. Tata nie rzuca ognia.
Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. On uzdrawiał każdą osobę. On wyganiał demony z każdej jednej osoby. Uzdrawiał wszystkich. Oczyszczał. Jego gniew Ojca polegał na tym, że mścił się na tych wszystkich dziełach diabła, które były w tych ludziach, a nie na ludziach. On się mścił na tych wszystkich rzeczach, które powodowały choroby, opętania demoniczne i tak dalej. Na tym polega gniew Ojca. Gniew Ojca jest tak naprawdę, miłość Ojca jest jednocześnie gniewem Ojca na całą niesprawiedliwość, która dotyka Jego dzieci. Amen? Amen. Czyli Jezus nie znał grzechu, bo nie znał niewiary. Wierzył, więc był bezgrzeszny, bez grzechu. Amen? Zobaczcie, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czyli On stał się naszym grzechem, naszą niewiarą, byśmy my mogli wierzyć, byśmy mogli żyć Jego sprawiedliwością. Jesteśmy sprawiedliwi w Jego oczach. Jesteśmy w oczach Taty tak samo sprawiedliwi jak Jezus. Jesteśmy dzięki namaszczeniu, które mieszka w nas. Jesteśmy tak samo sprawiedliwi jak Jezus, w którym mieszkało to samo namaszczenie, Chrystus. Chrystus to nie jest nazwisko Jezusa. Amen? Amen. Chrystus to jest namaszczenie, które w Nim przebywało. I to samo namaszczenie przebywa w nas. Czyli każdy z nas może powiedzieć o sobie: jestem Sebastian Chrystus, tak? Namaszczony przez samego Boga. Amen. Amen. Jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Chrystus, Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, a teraz ten sam Chrystus mieszka w nas i prowadzi dalej swoją służbę. To nie jest nasza służba. Ma nas nie być. My mamy być taką szmatą, która zdechła, tak? Dla samego siebie. Chrześcijanie przez całe swoje chrześcijańskie życie zastanawiają się nad tym, czy mam wolną wolę. To nie jest dobre pytanie. Pytanie powinno brzmieć, czy powinienem mieć wolną wolę. Nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje. Amen? Amen. Ja nie żyję, żyje we mnie Chrystus. Nie chcę już w swojej woli, nie chcę jej. Ona zawsze prowadziła mnie w ślepą uliczkę, zawsze robiłem głupie rzeczy. Wolę Jego wolę w moim życiu. Amen? Amen. Wolę niewolę. Amen? Amen. Jeżeli wolisz niewolę, to chcesz Jego wolę w swoim życiu i On cię wtedy prowadzi. Jego wola zawsze zaprowadzi cię do Królestwa Bożego. Amen? Amen. To po co chcieć swoją wolę? Nie chcesz mieć swojej woli. Chcesz mieć Jego wolę. Chcesz być niewolnikiem. Niewolnikiem sprawiedliwości. Amen? Amen. Okej. Czyli tak, zobaczcie. W niej, w Ewangelii bowiem objawia się co? Sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Czyli wszystko rozbija się o wiarę. Wiara jest przeciwieństwem niewiary, czyli grzechu. To wiara nas zbawia i załatwia grzech w naszym życiu. W niej bowiem objawiła się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jak jest napisane? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. My mamy żyć z czego? Z wiary. Z wiary. Wiara jest naszym motorem działania, tak? Wiara w co? W nieskończone, nieskazitelne, bezinteresowną, nieskończoną miłość agapę, tak? Miłość agapę. Amen. Bóg równa się agapę. Jeżeli poznajemy agapę, poznajemy Tatę. A jeżeli poznamy Tatę, to stajemy się agapę. Amen. Bo jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Czyli jaki obraz Boga poznasz, taki sam będziesz. Amen. Amen. Cudowne. Czyli zobaczcie, Jezus stał się tym grzechem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Czyli Jezus stał się grzechem. I cały ten grzech umarł na krzyżu. Cała niewiara umarła na krzyżu i 3 dni później zmartwychwstał Jezus dla naszego usprawiedliwienia. I tu zmartwychwstała nasza wiara.
Możemy się nim delektować i żyć w tym oceanie nieograniczonej Bożej miłości. I na koniec powiem wam jeszcze taką rzecz. Bóg posłał Jezusa, by ten nie wybawił go od jego problemów z gniewem, ale by nas doprowadzić do wiary. I tak jak mówiłem na początku, jaką Ewangelię, fałszywą Ewangelię się nam głosi. Tak teraz powiem wam, jak to wygląda z innej perspektywy. Wiecie, wierzę, że my w Kościele mamy takie zasłony na oczach, takie demoniczne zasłony różne, które powodują, że nie rozumiemy wielu rzeczy. I to samo było za czasów Jezusa. Jego uczniowie też mieli takie zasłony. Jedynym i skutecznym narzędziem do zrzucania takich demonicznych zasłon, jaką Jezus stosował, było opowiadanie przypowieści. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zacząć myśleć. Jeżeli słyszymy coś wprost, to nie dociera to do nas. Chciałem wam opowiedzieć taką przypowieść. Bo wiecie, w Kościele mamy błędny obraz tatusia i ten tatuś jest ciągle na nas zagniewany. My siebie identyfikujemy zwykle ze sługami, a jeżeli my się postrzegamy jako sługi, to z reguły ojca postrzegamy jako właściciela niewolników. I w Kościele jest serwowane różne obrazy tego niewolnika, znaczy tego właściciela niewolników. Albo to jest taki, wiecie, niewolnik, który jest srogi i nas chłoszcze za każdym razem, jak zrobimy coś głupiego. Albo w innych kościołach jest tak, że to jest taki właściciel, który jest taki schizofreniczny, który nas kocha, ale z drugiej strony jest sprawiedliwy i musi być kara, więc nas chłoszcze. I przy tym chłoszczeniu płacze, potem nas przytula. No i to jest taka schizofrenia, wiecie. Jeżeli ktoś miał takiego ojca, to wie, że to nic dobrego nie przynosi. Trzeci obraz z kolei jest taki, że no może ten właściciel ziemski jest w miarę okej. Okay. Jest na przykład taki, że jak my coś zrobimy złego, to mamy z nim sztamę, bo jesteśmy kumplami, ale ktoś inny za nas obrywa. I ktoś inny przychodzi, dostaje chłostę. Jak on dostaje chłostę, ten ktoś, to wtedy my znowu jesteśmy kumplami ze swoim właścicielem ziemskim. Ale po pierwsze, my nie jesteśmy sługami, a po drugie, Bóg w niebie nie jest właścicielem niewolników. Wiecie, jeżeli mamy błędny obraz Boga, to będziemy również mieli błędną definicję grzechu. A jeżeli mamy błędną definicję grzechu, to również będziemy błędnie definiować zbawienie, czyli wybawienie nas od grzechu. Wiecie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie będzie to trudne do wyobrażenia, bo jeszcze z 200-300 lat temu miało to miejsce. Takie sytuacje miały miejsce, że ludzie jeździli do Afryki i stamtąd brali niewolników i przewozili ich do innych krajów i tam pracowali na ich farmach. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie 5 lat, że macie 5 lat i mieszkacie w wiosce swojego tatusia.
I jedynym prawem w tej wiosce jest takie niepisane prawo, że ten król tej wioski kocha wszystkich ludzi bez wyjątku. Kocha wszystkich ludzi bezinteresownie. I wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy o tym wiedzą. I ty również o tym wiesz, jak o tym pięciolatek, który tam żyje. I ten tatuś tak bardzo bezinteresownie cię kocha. Robi dla ciebie wszystkie wspaniałe rzeczy. Przygotowuje cię do królowania. Pewnego dnia przejmiesz panowanie nad tą wioską. Czyli masz 5 lat, nie rozumiesz jeszcze wiele rzeczy. Wiele rzeczy do ciebie nie dociera, ale jedne co wiesz, to to, że twój tata cię kocha. I pewnego dnia idziesz gdzieś w głąb dżungli i tam spotykają cię łowcy niewolników. Zakuwają cię w dyby i przekonują cię, że twój tata cię sprzedał. I wiozą cię do Europy. Przypływają do Europy na statku, sprzedają cię właścicielowi ziemskiemu. I teraz nieważne, jaki to jest właściciel, czy to jest srogi właściciel, czy to jest ten schizofreniczny właściciel, czy już ten lepszy właściciel, to jest nieważne. Stajesz się niewolnikiem. I wchodzisz jak inni w to niewolnicze prawo. I w tym państwie rządzi to niewolnicze prawo i ono jest prawomocne, więc nie możesz się nawet, nie możesz mieć pretensji, bo takie prawo jest w tym kraju, więc poddajesz się temu jak wszyscy inni niewolnicy. I teraz za każdym razem jak zrobisz coś złego, to ten właściciel ziemski cię bije i chłoszcze i czujesz się potępiony. Zaczynasz rosnąć. Zaczynasz tęsknić za tą miłością, którą miałeś u ojca. Ale w pewnym momencie zaczynasz nienawidzić tego ojca za to, że cię sprzedał. Co to za ojciec, który cię sprzedał? Który ci zgotował taki los. Zaczynasz go nienawidzić. Dorastasz w odrazie do niego. Po pewnym czasie zaczynasz wypierać ojca ze swojej świadomości. Uważasz, że umarł albo że nie istnieje. Że nie ma takiego ojca. Nie chcesz mieć takiego ojca, który cię sprzedał. I zaczynasz żyć w tym nowym systemie. Od czasu do czasu upadasz, więc dostajesz baty i czujesz się potępiony. I za każdym razem szukasz tej miłości. Już teraz nie identyfikujesz jej z ojcem tej miłości, ale szukasz jej gdziekolwiek. Nawet nie wiesz już, czego szukasz. Bo skoro wywaliłeś ze swojej pamięci ojca, to już tak naprawdę nie wiesz, czego szukasz. Szukasz akceptacji i miłości. Zaczynasz ją szukać wśród rówieśników. Tak? Dorastasz, masz już tam 12 lat, zaczynasz jej szukać wśród rówieśników. Zaczynasz szukać tej miłości i akceptacji, więc zaczynasz robić tak samo durne rzeczy, jak ci ludzie, jak ci inni niewolnicy, żeby się wkupić w ich łaski. Przestaniesz chodzić na lekcję wychowawczą, zaczynasz wagarować, zaczynasz brać niedozwolone substancje, zaczynasz uprawiać seks z rówieśnikami. Robisz te wszystkie rzeczy, za które czeka cię chłosta, czeka cię potępienie i jesteś coraz bardziej potępiony w swojej głowie. A czym bardziej jesteś potępiony, tym bardziej chcesz zagłuszyć to potępienie. Więc bierzesz więcej dragów, więcej alkoholu. Oczywiście za to jest jeszcze większa chłosta i tak to narasta, aż w końcu dochodzisz do ściany swojej egzystencji i mówisz, że już więcej nie chcesz żyć, że chcesz zagłuszyć się już na śmierć. Tak? I w tym momencie... Co robi ten system? Ten system jest oparty o to, że każde przestępstwo tego prawa jest, każde przekroczenie tego prawa jest nazywane przestępstwem. Dla tego właściciela ziemskiego każde przekroczenie prawa jest przestępstwem, czyli grzechem. Dla ciebie żyjącego pod tym systemem również każde przekroczenie prawa jest przestępstwem, czyli grzechem. A co jest grzechem dla twojego taty, który mieszka w Afryce?
Dla Niego grzechem jest to, że zostałeś porwany w niewolę, zostałeś wsadzony do obcego systemu, pod obce prawo, które doprowadziło do tego, że przestałeś ufać Ojcu, że przestałeś w Niego wierzyć, że o Nim zapomniałeś. To jest jedyny grzech dla Twojego Ojca. I On postanawia, że Cię z tego uratuje, z tego systemu. I posyła Twojego starszego brata do Europy i ten starszy brat przyjeżdża, daje się zakuć tym łowcom niewolników. Ci łowcy niewolników sprzedają go temu Twojemu właścicielowi i on staje przed nim i mówi tak: to jest mój młodszy brat, ja przyszedłem tutaj po to, żeby go uwolnić. Masz wszystko, co ma, nie chcę nic, uwolnij go, możesz mnie nawet zabić. I ten właściciel ziemski każe go wychłostać, potem go sadza na krześle elektrycznym, chłoszcze go, na przemian go katuje, posypuje solą. W końcu po 6 godzinach twój starszy brat umiera. Oddaje za ciebie życie. I ten właściciel ziemski, licząc na to, że się nigdy nie dowiesz, zakupuje tego starszego brata. Twój ojciec w Afryce już nie znosi tej niesprawiedliwości. W tym momencie zaczyna się modlić o twojego starszego brata. Modli się 3 dni i 3 noce. I twój starszy brat zmartwychwstaje. Wchodzi z buta do tego właściciela ziemskiego. Bierze klucze. Idzie do twojej celi, otwiera to i wypuszcza cię na wolność. Wypuszcza cię na wolność, wypuszcza cię spod tego prawa. Jesteś zupełnie nowym człowiekiem. Mówi ci całą prawdę twoim ojcu i teraz robi 2 rzeczy. Musi jechać z powrotem do ojca, ale zanim to robi, robi 2 rzeczy. Po pierwsze daje ci telefon. Daje ci możliwość łącze. Daje ci telefon, żebyś mógł w każdej chwili swojego życia połączyć się z Nim i połączyć się z tatą. Amen. Po drugie, zakłada ambasadę w tym kraju. I ty stajesz się ambasadorem. I ty jesteś ambasadorem. I zostajesz ambasadorem i wchodzisz całkowicie pod immunitet. To znaczy, że nigdy więcej nie interesuje cię prawo tego kraju, interesuje cię prawo twojego taty, który mieszka w Afryce. Prawo miłości. Nigdy więcej nie interesuje cię żadne prawo. Amen? Amen. I wiecie, i teraz przychodzi Jezus, znaczy twój starszy brat jedzie do Afryki. Zostawia cię tam samego. I przychodzi właściciel niewolników. Niestety przychodzi też, często przychodzą inni niewolnicy i mówią: ale przecież ty przekroczyłeś tutaj prawo, ale tutaj popełniłeś przestępstwo, ale tu się potknąłeś, ale przecież ty zgrzeszyłeś. Ty mówisz: nieprawda. To nie jest, to prawo więcej mnie nie dotyczy. Mnie dotyczy nowe prawo, jestem ambasadorem. Taka odpowiedź oczywiście ich nie satysfakcjonuje. Oni są zbulwersowani. I idą do twojego ojca. Idą do twojego ojca i mówią mu: ale przecież on zrobił to źle, zrobił tamto źle, tu się potknął. I ojciec im mówi: nigdy więcej nie interesuje mnie to. Dla mnie jedynym grzechem było to, że został wsadzony do niewoli. To jest mój jedyny grzech, jaki widziałem w jego życiu. Ale przecież on zrobił to, ale on przecież zrobił tamto. Nie interesuje mnie to. Nawet jeżeli dalej się potyka. Dlaczego? Bo jeżeli on mieszkałby ze mną, jak mój starszy brat, to nigdy w życiu by tego nie popełnił. Bo by był dokładnie taki, jak Jezus Chrystus. Ale dlatego, że ma telefon, zawsze będę do niego dzwonił i to ja, nie on, będę mu mówił, jak ma żyć, będę go doprowadzał do tego, żeby był jak mój starszy syn, będę robił wszystko, żeby dorastał do tego, bo to jest moja rola, a nie jego. Amen? Amen. To jest Ewangelia.